Dzień dobry. Dzisiaj prezentuję wodę z szungitem. Szungit to jest, nie wszystkie kamienie to jest szungit. Te kamienie to jest szungit, to jest węgiel bardzo dobrej jakości. Te większe kawałki nawet mają takie, nie wiem, czy mi się tu uda, o, tutaj widzicie, tutaj. Ten jeden trochę inny taki to jest krzemień, czarny krzemień. Tu mamy też kryształ górski. I ta woda jest przez szungit oczyszczana, a przez kryształ i przez krzemień czarny jest nasycana krzemieniem. To jest drugi. Chciałam tu pokazać, o, bo zaczęłam. Takie kawałki jakby złota, tak? Tutaj widzimy na tym kamieniu w drugim dzbanku. Nie na kamieniu, tylko na węglu. To jest jakaś taka frakcja. Się dobrze nie znam na tym. O, może tu będzie widać lepiej. Zaraz. To jest taka jakby frakcja węgla, który bardzo w dobrej jakości. Bardzo wysoko oczyszczone, o tutaj jest fajnie widać. Więc woda pod wpływem szungitu jest przepyszna, jest lecznicza, jest bardzo dobra w smaku przede wszystkim. I wykonujemy to w ten sposób, że kiedy kupimy szungit, on jest w foliowych torbach kilogramowych. To część właśnie tych kamieni myjemy pod bieżącą wodą bardzo dokładnie. Cała taka węglowa, czarna woda spłynie z nich i potem nalewamy wodę, która będzie oczyszczana przez szungit około 8 godzin każdego dnia i potem ją zlewamy. Można na niej gotować, można pić surową. Jest przepyszna, jest lecznicza, jest bardzo, bardzo mięciutka. Można się w niej myć również, twarz na przykład, przepłukiwać. Ja dodaję właśnie krzemień i kamień górski, kryształ górski, po to, żeby jeszcze nasycić ją krzemieniem. Jeszcze bardziej tu jest krzemień, prawda? Także tutaj w takim dużym słoju ona sobie stoi, a tutaj w zwykłym takim dzbanku. I ja sobie codziennie robię tę wodę. Woda pierwszego dnia musi stać 3 dni, tak, żeby ona się porządnie oczyściła. I ten szungit mu bardzo ciekawie, tak teraz tego nie widać, ale on wypuszcza takie bąbelki. I to musi potrwać 3 dni i potem tę wodę już możemy pić. A każdego dnia około 8 godzin musi stać, żeby się oczyścić. Po 2 tygodniach kamienie wszystkie te myjemy pod bieżącą wodą. Troszkę muszą sobie tak odstać i ponownie wkładamy do słoja i zalewamy następne litry wody. Natomiast wszystkie te kamienie po 2-3 miesiącach, niektórzy mówią, że pół roku mogą stać, ale można też wymieniać je całkowicie. Ja ich nie wyrzucam, wsadzam je do kwiatków jako drenaż na dno doniczki. Można gdzieś tam je też wyrzucić oczywiście, ale zawsze szkoda. Także ja też do kwiatów daję. Bardzo zachęcam do picia tej wody, bo jest przepyszna, przepyszna po prostu i bardzo zdrowa. Dziękuję.